4 grudnia w Urzędzie Miasta odbyła się druga sesja Rady Miejskiej Jasła 8 kadencji, podczas której wybrano wiceprzewodniczących Rady oraz dokonano wyboru radnych do poszczególnych komisji. Krzysztof Czeluśniak z klubu Jaślanie zgłosił na wiceprzewodniczącą radną Elżbietę Bernal. Natomiast z Komitetu Wyborczego Ryszarda Pabiana Bogusława Wójcik zgłosiła Andrzeja Dybasia, a Henryk Rak radnego Lecha Polaka. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadziła powołana przez Radę Komisja Skrutacyjna w składzie Mariola Mazur, Małgorzata Rymasz, Izabela Jankowska-Zawada oraz Jan Pierzchała, pełniący funkcję przewodniczącego komisji. W tajnym głosowaniu wyłoniono dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła 8 kadencji. Andrzej Dybaś, który uzyskał 14 głosów, oraz Lech Polak, na którego swój głos oddało 13 radnych. Elżbieta Bernal otrzymała 9 głosów, wobec czego nie weszła do składu prezydium. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Największy klub 9-osobowy Jaśla nie dostał nic, ani przewodniczącego, ani wiceprzewodniczącego. Trudno. Myślę, że będziemy działać. Ja, jak i również moje koleżanki, koledzy ze Dobra Miasta. I dziękuję bardzo. Pani tak samo była, pani radna była przewodniczącą. Ja tak samo byłem przewodniczącą w ostatniej kadencji, byłem wiceprzewodniczącą. Teraz dziękuję wszystkim, którzy mnie wybrali na wiceprzewodniczącego i postaram się pracować merytorycznie, zgodnie, bez względów. Chyba mnie Państwo znacie, że zawsze byłem po tej stronie, która była zgodna, prawidłowa i zawsze tak będzie. I proszę tego we mnie oczekiwać. I proszę nie mówić o jakiejś hipokryzji, o jakiejś, no wie Pani co, pierwsze posiedzenie i tutaj takie od razu jakieś sobie wymawianie, jakieś nie wiadomo czego. No tak jest układ. Proszę Pani, Pani zapomniała jak było? Tak zapomniała Pani jak już było? Więc proszę o tym nie mówić. Dziękuję bardzo za zaufanie wszystkim, którzy za mnie zagłosowali. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie chcę tutaj wnikać w dyskusję. Dokonaliście wyboru. Mogę powiedzieć tylko jedno. Całe swoje życie staram się pracować z sumieniem i myślę, że na tym stanowisku również będę to robił tak, jak najlepiej potrafię. Zgodnie dla przyszłości Jasła mam wielu przyjaciół po jednej i po drugiej stronie stołu i nie chcę na początku tego wyboru od razu liczyć głosów. Po kilku miesiącach ocenicie, czy robię to dobrze, czy źle, taktownie, czy nie taktownie. Do tej pory przez te 4 lata myślę, że robiłem to tak, że nie mam tu wrogów, nie powinienem mieć. Postaram się również w tej kadencji wszystko, co najlepsze dla naszego miasta. Dziękuję bardzo za wybór. Podczas sesji powołano także komisje, które działać będą przy Radzie Miejskiej Jasła 8 kadencji oraz wybrano ich składy. W Radzie funkcjonować będzie 6 komisji: rewizyjna, finansowo-budżetowa, spraw społecznych, samorządowo-statutowa, rozwoju, gospodarki komunalnej i komunikacji oraz skarg, wniosków i petycji. Radni pełnią dyżury raz w tygodniu w poniedziałki w Biurze Rady Miejskiej, pokój numer 304, trzecie piętro. Można się z nimi skontaktować również elektronicznie, pisząc na adres zbiorowy rada.miejska@umjaslo.pl. Czwartego grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza uhonorowano osoby propagujące na co dzień wolontariat oraz te, które pracują bezinteresownie dla dobra innych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Jasielskiego Magistratu, Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariusze oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaśle i Dziennego Domu dla Osób Starszych wraz ze swoimi opiekunami. W krótkiej prezentacji wideo wolontariatu wprowadziła zebranych Iwona Dacyl, koordynator wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nasi wolontariusze udzielają pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, długotrwale bezrobotnym. Wolontariuszem może zostać zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zachęcamy młodzież, seniorów, studentów do włączenia się w pracę wolontarystyczną. Obecnym na spotkaniu wolontariuszom zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech wraz z Dorotą Lignar, dyrektorem ośrodka, wręczyły podziękowania za świadczoną pomoc i wsparcie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, jak również rodzin wykazujących problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wolontariatem jest bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców lub ich opiekunów prawnych. Cześć, nazywam się Aleksandra Kolburz, jestem uczennicą drugiego liceum w Jaśle i chodzę już do trzeciej klasy. Na wolontariat zaczęłam uczęszczać w pierwszej liceum, więc ta przygoda trwa już prawie 3 lata. Wolontariat daje mi pewność siebie. Chęć pomocy innym jest bardzo ważna w życiu, ponieważ powinniśmy doceniać to, co inni dla nas robią i sami starać się nieść tę pomoc dla potrzebujących. Zachęcam wszystkich, aby brali udział w tym wolontariacie, ponieważ jest to forma spędzenia czasu oraz realizacji siebie. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, jak też osobom samotnym. Usługi wolontarystyczne są świadczone u osób lub rodzin w miejscu zamieszkania, a także w dziennym domu dla osób starszych, działającym w strukturach MOPS. Najmłodszą wolontariuszką obecną na spotkaniu była 13-letnia Natalia Walowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, która również opowiedziała nam o swojej przygodzie z wolontariatem. Nazywam się Natalia Walowska, mam 13 lat, uczęszczam do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Dzięki pani Sajdak dowiedziałam się o wolontariacie, zachęciło mnie to, ponieważ lubię pomagać. Kiedyś też chodziłam na Caritas, bardzo mi się spodobało, lecz przestałam chodzić, bo godziny się nie zgadzały z moimi lekcjami. I uczęszczam teraz do takiego chłopaka, nazywa się Olivier i uczę go matematyki. I jest fajnie, lubię to robić, ponieważ to mi sprawia bardzo dużą satysfakcję. Chcę, aby każdy pomagał w jakiś swój określony sposób, ponieważ to do nas wraca. To jest bardzo fajne. I ja to lubię. O idei wolontariatu powiedziałam już dzisiaj bardzo dużo, dlatego ja już nie będę tej idei rozwijać, bo tak naprawdę to od Państwa możemy się dzisiaj uczyć, jak tą ideę wdraża się w życie. Bardzo cieszę się jednak, że miasto Jasło przystąpiło nie tylko do Dni Ogólnopolskich, ale drodzy Państwo, pozwalacie naszemu miastu poprzez Waszą aktywność uczestniczyć w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu. Ja mam wrażenie, że Państwa działalność to jest dawanie drugiemu człowiekowi szczęścia. A szczęście oparło się prawu matematyki. Bo szczęście to jest coś takiego, co mnoży się, gdy się je dzieli. I za to, że Państwo potraficie się dzielić swoim czasem, swoim sercem, tym szczęściem. I za to, że Państwo chcecie uczyć kolejne osoby. Bardzo serdecznie w dzisiejszym chciałam podziękować przed wszystkim Państwem. Tyle i skończyła. Uczestnicy Środowiskowego Domu oraz Dziennego Domu Samopomocy dla Osób Starszych, chcąc podziękować za zaangażowanie i pomoc wolontariuszom obecnym na spotkaniu, przygotowali na tę okazję występ artystyczny. Abo, Lisa, Lekwie,
przypomina nieśmiertelnik żółty właśnie termin. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do sobie. Gościem specjalnym wydarzenia była Sylwia Maszlanka, członek grupy Pasio, która wygłosiła prelekcję motywującą pod tytułem Nie bój się pomagać, nic nie dzieje się bez powodu. Swoją przygodę z wolontariatem zaczęłam w 6 klasie szkoły podstawowej, gdzie pani nauczycielki brały nas do domu pomocy społecznej, abyśmy przedstawili
przedstawiali różnego rodzaju przedstawienia z okazji świąt. I ja tak naprawdę, idąc na to przedstawienie, śmiałam się, zastanawiałam się, po co ja tam idę. Również podśmiechiwałam się z koleżankami, kiedy śpiewaliśmy. Kiedy weszłam już do osób, które zamieszkiwały ten dom pomocy społecznej, tak naprawdę zrozumiałam, po co tam jestem. Kiedy zaczęliśmy śpiewać piosenki i zobaczyłam oczy osób starszych, które tak naprawdę zamieszkiwały to miejsce, które nie miały nikogo obok siebie, komu poświęciły całe swoje życie, dzieciom, wnukom, a one teraz ich nie odwiedzały, to zrozumiałam, co ja tam robię. Widziałam smutek w oczach tych osób oraz dumę i zadowolenie osób, które patrzyły na nas, na tak małe dzieciaki i były dumne z tego, że my wygłaszamy dla nich specjalne wierszyki i poświęcamy im czas. Chciałabym wszystkich zachęcić do pomagania, ponieważ to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy komuś można pomóc i właśnie ten człowiek, któremu się pomaga, on niesie to dobro dalej, które mu przekazaliśmy. 2 grudnia bieżącego roku w Podkarpackim Centrum Sportów Walki w Jaśle odbyły się otwarte Mistrzostwa Jasła Dzieci i Młodzieży Kyokushin Karate. Na starcie stanęło 210 zawodników reprezentujących 10 klubów z Biecza, Gorlic, Zakopanego, Tarnobrzega, Nowej Dęby, Jastrzębi, Góry Kalwarii, Limanowej, Nowego Sącza i Jasła. Organizatorem mistrzostw był Jasielski Klub Kyokushin Karate oraz miasto Jasło. Sędzią głównym zawodów był Shihan Ryszard Kiper. Zawodnicy startowali w 28 kategoriach z podziałem na wiek i wagę. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i dyplomy za miejsca od 1 do 3. Już po raz kolejny rozgrywamy coroczny turniej otwarte Mistrzostwa Jasła w Karate Kyokushin. W dzisiejszych zawodach udział bierze ponad 200 zawodników w wieku od 8 do 16 lat. Są to dzieci i młodzież z 12 ośrodków Karate Kyokushin w Polsce. Turniej ten rozgrywany jest głównie z myślą o początkujących i najmłodszych adeptach sztuki karate, tak aby dać im możliwość sprawdzenia się na odpowiednim poziomie i możliwość wyłowienia również talentów do następnych zawodów wyższej rangi, rangi mistrzostw makroregionu czy mistrzostw Polski. Zawody w tych grupach wiekowych rozgrywane są w systemie tak zwanym semi-kontakt. Zawodnicy wyposażeni są w ochraniacze, goleń stopa, ochraniacze na pięści, jak również posiadają ochraniacz tułowia, czyli hogo oraz kask. Techniki mają ograniczoną siłę, tak by walka była bezpieczna. Sędziowie oceniają ilość zadanych celnych trafień, ocenia się umiejętność obrony. Odpowiednia metodyka szkolenia, jak również przepisy semi-kontakt ograniczają możliwość ryzyka i urazu w bardzo dużym stopniu. Rzadko zdarza się na zawodach karate Kyokushin w kategoriach i według przepisów semi-kontakt, by zdarzały się jakieś urazy. Jest to zasługa przepisów, jak mówiłem już, jak również ochraniaczy, które zabezpieczają te miejsca na ciele człowieka, które są bardzo wrażliwe na uderzenia. Twórcą współczesnego karate Kyokushin oraz architektem międzynarodowej organizacji tej dyscypliny, która zrzesza ponad 2 miliony członków, był japoński mistrz Masutatsu Oyama. Kyokushin karate jest jedną z dróg kształtowania osobowości. Wyczerpujące wieloletnie treningi są formą pracy nad sobą. Trening karate to całe lata pokory, to ostry test samosprawdzenia. Aby pokonać przeszkody, przeciwnika, człowiek musi zwalczyć swój strach, brak pewności siebie, lenistwo. Ścieżka prowadząca do góry jest nieustanną walką z samym sobą. Trzeba naginać własną wolę, wykluczać ze swego życia wszystko to, co przeszkadza w osiągnięciu celu. Cześć, przyjechaliśmy z Limanowej. Nasz klub nazywa się ARS Limanowa.
Chodzimy razem 5 lat na karate. Bardzo często jeździmy na zawody. Karate daje mi, że mogę się lepiej uczyć, jestem opanowana oraz w razie czegoś potrafię się obronić. Najfajniejsze w karate jest to, że uczę się samoobrony, a tej samoobrony mogę wykorzystać w razie niebezpieczeństwa. Na odpowiednim poziomie zaawansowania karatecy stają do walki. Walka uczy zachowania się w warunkach pewnego zagrożenia i stresu. Ćwiczący poznaje swoje reakcje w chwilach napięcia i zdenerwowania. Żeby być skutecznym w walce, trzeba oswoić swój strach. Walka rozgrywa się w psychice. Zaskoczenie, strach mogą pomieszać zarówno koordynację ruchu, jak i logikę myślenia. Karatecy dążą do kierowania się w walce chłodną rozwagą, której jedyną bronią jest własne ciało i umysł. Cześć, jestem Krystian, mam 11 lat. Przeszłam na karate ponad 3 lata. Bardzo mi się podają treningi Ushihana, pana Tadka Krygowskiego. Bardzo lubię te treningi, ponieważ jest dużo wysiłku i ćwiczeń fizycznych. Dzisiaj bierzemy udział na zawodach z Jasła. Na zawodach byłem już wiele razy. Nie zawsze się uda wygrać, ale ważne, że się walczy. Dzięki zawodom możemy sprawdzić swoje siły. Lubię chodzić na karate, ponieważ karate daje mi spokój, opanowanie i uczę się samoobrony. Ja uważam, że najfajniejsze w karate są chyba obozy, ponieważ wyjeżdża się w nowe miejsca, tam gdzie się jeszcze nie było i nawiązuje się bliższe więzi albo poznaje się nowych kolegów. W walce nieodzowna jest pełna koncentracja i zogniskowanie uwagi na partnerze. Partner pomaga przezwyciężyć własną słabość. Trzeba pokonać strach przed bólem, na który nie można uodpornić się w sensie fizycznym. Ta świadomość powinna się zmieniać i ułatwiać akceptację bólu. Wielcy mistrzowie mówią o doskonałości, o pokonywaniu samych siebie. To droga na całe życie. W tej wędrówce nigdy nie wiadomo, jak daleko jeszcze do mety. Karate to nie tylko sport, ale to przede wszystkim sztuka walki. Zawody są częścią tylko karate. Zawodnicy, przygotowując się do zawodów, mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, ale samym sensem w karate i celem jest praca nad własnym charakterem. To systematyczność, to dyscyplina, to szacunek.